Siemanko widzowie, sobota rano. Przyjechaliśmy z Radkiem nad morze wczoraj już. Radosławie, poczekaj! Bo ja nie wiem, co mówić. Chcieliśmy wam troszkę pokazać, jak spędzamy czas wolny. Dawno nas nie było. No co, nie będziemy się oszukiwać. Mamy co robić, wróciliśmy do pracy. Trzeba było troszkę overtime'ów zrobić. Wydatków mamy coraz więcej. Wiecie, jak to jest. Dziecko coraz bliżej. Dzień dobry. Ahoj. Witajcie. Witajcie. Witajcie nad szkockim morzem. A byliśmy, słuchajcie, na śniadanku dzisiaj. Bo bym chciała porównać ceny nad polskim morzem, a nad szkockim morzem. Ile za śniadanko, Radek, dałeś ty? Za dwa śniadanka. Łącznie i z piciem. Z piciem 14 funtów. 14 funtów. Za 14 srebrników. Za kiełbaskę, boczek, jajeczko po wiedeńsku, czyli dla nie mówiących po różnych językach, sadzane. No, 14 funtów. 14 funty, w tym picie. Najadłem się. Tost ładnie przysmażony, masełko rozłożone, elegancko, szybko, sprawnie i skutecznie. Jajecznica tam była. Tak. Jajko po wiedeńsku, jak to Radek mówi. Sadzane. Sadzone. Sadzone, ale ja sadzane. Aha, jak zawsze. Przyrząd jeszcze, tak, ręcznik, krzesło. Bo ja dzisiaj będę robić za ratowniczkę Radka. I reżysera. I reżysera. Radek będzie zaraz... Ale tutaj woda ciepła, bo słońce już tak grzało. Zobaczymy, jaka nad morzem. Tak. Plaża jest ogromna. Ogromna plaża. Złota plaża, tylko ty i ja. Ja wam powiem, że tutaj, jak przyjechaliśmy, mówię, matko bosko, niżwej duszy. Ale jak obleciliśmy teren, słuchajcie, po mojej lewej przepiękne domki holenderskie, ja wiem, a ze może 400 domków, też do przepraszam, po śniadaniu obfitym. Domki do wynajęcia, my tam później podejdziemy. Aha, no słuchajcie. Tak, widać będzie? Widać. A coś tam będzie widać. Promenada, jak ja to mówię, tego nadbrzeża, tam się już rozstawiają jakieś tam skoki. Wszystko od 12 będzie aktywne. Tak, ale powiem wam... Muzyka na żywo będzie. Tak. Postaram się wam to pokazać później. Wszystko będzie grać i buczyć. Tak jest. Fajna miejscówka. Level, tak się nazywa ta miejscowość? Leven. Leven. Tak jest. No. Dokładnie to Leven. Platforma wiertnicza. Na tych deskach już tam ćwiczą co nieco. Ale żeby dojść do morza, ile trzeba iść, nie? No jest kawałek, ja wiem, z 300 metrów. Ale fajnie, już coraz bliżej. Jestem ciekawa, czy woda czysta. No, woda. Tych medus pełno leży, nie? Bo to tak. Jak przypływ był. Właśnie ja zaczęłam nagrywać, a ty uciekłeś, a ja nie wiedziałam, co mówi. Bo ja to idę rozstawić tego. Ja wam powiem, że jest godzina południe. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, ale ten wiaterek jest taki, nie? Mi się, kurczę, w język ugryzła. Ojej, niedobrze. Ale już zaczynają tutaj... Rekiny są? Są. Bo ja szark. Jo. Dobrze, trzeba odpoczywać. To nie jest tak, że wiecie, że my nie nagrywamy. My mielibyśmy co nagrywać. Słuchajcie, za kulisami to się dzieje tyle, że głowa boli. Tylko po prostu człowiek nawet nie myśli o tym, żeby no, wyjąć i nagrywać, no bo tutaj rano wstaniesz, tu cyk, tu już lecisz, tu już jesteś, tu już wiesz, tu musisz wrócić. Tutaj appointment, tutaj to, tu telefon, tutaj wyjaśnienia, tutaj... Jezus drogi! No tak. Tu jeszcze odpisać na komentarz, tutaj pozdrowić, tutaj fajnie. Tu w międzyczasie przejrzeć, co się dzieje.
Z rana to robię, taką poranną prasę przy kawie, szybko przerzucę, co jest 5. Duży szacuneczek dla naszych stałych widzów, bardzo serdecznie dziękujemy. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy, oczywiście też nowych widzów, bardzo dużo was przyszło, za co bardzo serdecznie też dziękujemy. Ja myślę, że ci, co wytrzymali z rado, w sensie wytrzymali, że zostali z rado, to są, ja zawsze mówię, że kto ma być z rado, to będzie. No pewnie. My ten YouTube traktujemy teraz już tak bardziej hobbystycznie. No schodzi na drugi plan, no ale nie ma co się dziwić, kochani, nie dziwcie nam się. Tak. Musimy pracować, żeby mieć pieniążki, to raz. Tak, to jest raz. Dwa. Czas, słuchajcie, nikt mi nie powie, że czas stoi w miejscu. Czas stał w miejscu, jak ja byłem wolny i tamto. To ten czas, na ten czas człowiek nie zwraca uwagi. Żyć w realnym świecie, starać się nadganiać to, co jest wokół nas. Słuchajcie, to jest tak. Na pewno. No. O, zbliżamy się coraz bliżej morza. Coraz bliżej morza i weź tam w liść. Woda jest za zimna pewnie. Ale ręcznikos wziętos. Dla ciebie. Może ja też wejdę do wody. Ty jesteś przy nadziei, to nie bardzo. O, tu rozłóż ten fotel. Fotel. Ja to nie wiem, czy w wodzie sobie nie rozłożę, żeby tu siedzieć. O, sikala fonsów ne voilà. O. Chody, ale byk. A, nie jest woda za zimna. Nie jest zimna. Ja mam specjalne buty do wody. Ale cieplutka woda, naprawdę. Ale jaka czysta woda. Zobaczymy dalej. Ale dla mnie za zimna. Ja się zaraz rozporuję. Dawaj, Minio, nie wymiękaj. No dawaj. Ale ty bladyś. Już nie założysz tej koszulki dzisiaj. Ale woda naprawdę czyściutka. Ale tu idziecie, słuchajcie, tu się idzie i dalej. Ale poszedł! Ale zida. U, jaka słona. Słona? Ale czyściutka. U, jest jak zimno. Nie, jakbym się zanurzył, by było fajnie, ale nie ma sensu. Ale tu się idzie i dalej jest grunt. Ja mam teraz... Ile? Dawaj, Minio, nie wymiękaj. No chodź, zanurz się. Ale woda czyściutka, naprawdę. Nie, no nie. Nie ma opcji. Ale cieplutka już. To pierwsze takie... bardziej dalej. Nie, no zdejmuj ten ręcznik, Minio. No ale jak się zanurzysz? Ja się będę zanurzał. No jak, nie pływa? Nie, jest za zimna. Tak? Jest za zimna. Dla mnie jest, dla mnie jest okej. To ja będę sama pływać. To ja myślałam, że ja będę siedzieć o tam na tym tak, radka pilnować. Ona będzie siedzieć, a ja tutaj będę zamarzał. No bez sensu. Tak, ale to widzę, że ja będę sama pływać. No to będzie, bo ja nam nie mam zamiaru się. Woda jest naprawdę... Aż tak? No dla mnie jest za zimno. Dla mnie nie. Dobra, starczy, bo ty jesteś ten dzieciaka przyziemny. Daj to już wszystko. Oj, Aziu. No tak, to nie ma żartu. Słuchajcie, jest zimno. Tutaj, gdzie stoję, to jest naprawdę zimno. Dla mnie nie. No dobra, kochani, to później jak pójdziemy do miasta, to pokażemy wam. My się tu jeszcze posiedzimy. Poopalamy troszkę. Poopalamy troszkę, bo ja blady jak ten ręcznik. Naprawdę. Ale jest chłodno. Jak powiem szczerze, że ten wiatr to jeszcze nie to. Jak na Szkocję umierają z ciepła, że 23 stopnie odczuwalna, to już tragedia. Dla mnie to ten wiaterek jeszcze nie. Może było 37, to ja bym tutaj się z wody nie wychodził. Na pewno. No ale nic, jest fajnie, jest super, odpoczywamy i o to właśnie chodzi. Sikala, to jest super.
Później będziemy wariować tam, zobaczymy co się dzieje. No ma być orkiestra na żywo. Tak. Jaka woda? Jaka woda? Ale on jest wredny. Dobra, na razie.